Witam serdecznie, Retrosz Punta Fane, wspólnie z moimi trzema przyjaciółmi, Mareczkiem, Lemonem oraz Waflem organizuję pierwszą edycję retro gamingowej imprezy pod tytułem Rewind Retro Party, która odbyła się w dniu dzisiejszym, 12 września, potrwa do dnia następnego, do niedzieli godziny 13. No i co, czemu akurat imprezę zorganizowaliśmy w Cieszynie? Przede wszystkim tak, od dłuższego czasu jeździmy po całym kraju na różnego rodzaju zloty, imprezy. No i pewnego dnia wpadliśmy na pomysł, czemu nie moglibyśmy takiej imprezy zorganizować właśnie u nas, w Cieszynie. No stąd też pomysł właśnie takiej organizacji. No a na tym zlocie, czy na tym party możemy zobaczyć takie sprzęty jak Commodore Amiga, Atari, czyli generalnie komputery i konsole lat 80., 90. Przyjechali nasi koledzy i przyjaciele z całej Polski, więc tego sprzętu jest tutaj pod dostatkiem. W dzisiejszej edycji zorganizowaliśmy już 4 turnieje, 2 gamingowe, jedna gra na Commodore 64 oraz na Amidze. Dodatkowo przeprowadziliśmy Retro Quiz z wiedzy, jak sama nazwa mówi, związanej z retro. No i oczywiście taka zręcznościowa zabawa, czyli przewijania kasety na czas ołówkiem, więc to są jakby takie 4 sztandarowe imprezy, które chcieliśmy przeprowadzić dla tych młodszych i nieco starszych. No i myślę, że impreza cieszyła się dosyć dużym zainteresowaniem i zamierzamy w roku przyszłym oczywiście przeprowadzić drugą edycję, na którą oczywiście wszystkich serdecznie zapraszamy. Przedział wiekowy jest od wieku 5-6 lat do powiedzmy 50 lat. Można tu było również spotkać wielu moich, a właściwie kolegów, którzy prowadzą kanały na YouTube związane właśnie z tematyką retro. Także przedział wiekowy był tutaj całkowicie nieokreślony i dowolny. Zostaliśmy mile zaskoczeni, przyjechali nasi przyjaciele z Gdyni, którzy całą noc poświęcili na przyjazd do Cieszyna w 2 osoby. Także można powiedzieć, że na tej imprezie są osoby z całej Polski, fani 8 i 16, 32 bitowych komputerów i ich konsol. A jakie warunki trzeba było spełnić, żeby tutaj móc uczestniczyć? Warunek był taki, trzeba było mieć po prostu chęci. No i oczywiście, jeśli ktoś miał taką możliwość, wystawić, przywieźć swój sprzęt, zaprezentować. No i oczywiście osoby, które zechciały tutaj nas odwiedzić, mogły sobie na każdym komputerze czy też konsoli przysiąść, zagrać w swoje, powiedzmy, ulubione gry, no i powspominać swoje młodzieńcze lata.